Odcinek 182. Juan Miguel nie przerwał operacji. Prosiliśmy go o to, ale nas nie posłuchał. Nie można przerwać operacji, jeśli już się rozpoczęła. Zwłaszcza tak poważnej. Tak długo już trwa, a my nic nie wiemy. Brak wiadomości to dobra wiadomość. Oby miał pan rację. Dość tego. Przestań krakać. I tak wszyscy są zdenerwowani. Daruj sobie te komentarze. Udało się? Mariciuj żyje. Operacja przebiegła prawidłowo, ale musimy zaczekać, aż się obudzi. Kiedy to nastąpi? Kiedy nasza córka się obudzi? Zapewne dopiero rano dowiemy się, czy wszystko w porządku. Mój aniołku. Dobrze, że jesteś. Martwię się, że jeszcze się nie obudziła. Potrzeba czasu. Ja też się martwię, ale musimy poczekać. Możesz mi obiecać, że się obudzi? Tak. Choć nie wiem, w jakim stanie. Do tej pory wszystko przebiegło idealnie, ale nie wiemy, co się może zdarzyć. Proszę się nie martwić. Będzie dobrze. Musi być. Chodźmy, kochanie. Wejdźcie, proszę. Nie przeszkadzamy? Skądże? Zawsze jesteście mile widziani. Przyszliśmy zapytać o zdrowie Adriana, Eduardita. Ciocia Amadora poddała się testom. Może być dawcą? Właśnie wychodzimy, by się tego dowiedzieć. Idźcie, my wrócimy jutro. Moglibyśmy jechać z wami? Jeszcze dziś poznalibyśmy wyniki. Może oni chcą jechać sami? Skądże? Mój syn tyle wam zawdzięcza. Jedźmy do szpitala. Mogę go podtrzymać? Jasne. Wyzdrowiejesz. Nie stał się cud i nie zostałeś moim synem, ale wyzdrowiejesz. Masz pieniądze? Wybrałeś zły moment. Szaleję z wściekłości. Tym gorzej dla ciebie. Mówię poważnie. Jestem bez grosza. Na mnie nie licz. Pożyczyłem pieniądze od ludzi, którym muszę je zwrócić. Inaczej mnie zabiją, rozumiesz? Mam to gdzieś. Ana Julia! Ana Julia! Stój spokojnie. To drań. Nie ma do ciebie żadnych praw. Nie pozwolę, by znów cię skrzywdził. Dzień dobry. Nie chcę na dłużej zostawiać Mariciui, więc proszę mi szybko powiedzieć, po co zostałem wezwany. To przedstawiciele Izby Lekarskiej. Witam panów. Mają ustalić, w ilu punktach złamał pan regulamin.
Eduardo długo tam siedzi. Powinien już wyjść. Musimy zachować spokój. Gdy się denerwujemy, czas wydaje się stać w miejscu. Mam wynik. Mogę być dawcą szpiku? Uratuję Eduardita? Dobrze się czujesz, córeczko? Dzięki Bogu, obudziła się. Gdzie ja jestem? Tutaj, kochanie. Czyj to głos? To ja, skarbie. Gdzie jestem? W szpitalu. Byłaś operowana. Gdzie jestem? Gdzie? Maria de Jesús. Nie jest sobą. Spokojnie, córeczko. Powiedzcie mi, gdzie jestem. Czekamy. Proszę powiedzieć, ile zasad pan złamał. Uważam, że żadnej, doktorze Ballesteros. Odświeżę panu pamięć. Zoperował pan Marię de Jesús Velarde, ryzykując jej życie i zdrowie psychiczne. Nie zaprzeczam. Byłem temu przeciwny. To prawda. Ale pan to zlekceważył. Doktor Ballesteros ma rację. Pacjentka nie wie, kto ją operował. Zataiłem swą tożsamość ze względu na dobro chorej. Jej rodzina wiedziała, kim jestem. Ale ona nie. To moja była żona, matka mojego syna. Mówcie sobie, co chcecie. A teraz pozwólcie, że wrócę do pacjentki. Szybko. Mariciuj szaleje. Wiedziałem. Mogę być dawcą, doktorze Garibay? Zdoła uratować Eduardita? Niestety, pani Mimi nie może być dawcą szpiku. To niemożliwe. Musisz się uspokoić. Nie wstawaj. Nie dotykajcie mnie. To ja, Pablo. Nie dotykaj mnie. Co się tam dzieje? Czemu Mariciuj tak krzyczała? Dzięki Bogu jesteście. Co stało się, Mariciuj? To co zwykle. Juan Miguel znów ją skrzywdził. Tym razem jednak za przyzwoleniem innych. Posłuchaj mnie. To ja, Pablo. Tak, to ja. Mariciuj, wszyscy cię okłamują. Juan Miguel wrócił. Juan Miguel wrócił. Boję się. Już dobrze, kochanie. Będę się tobą opiekował i obronię cię przed złem. Zaczyna reagować. Dzięki ci, Boże. Będę cię chronił nawet przed samym sobą, mój aniele. Coś się stało, Mariciuj? Tak, ale nie wiem co. Ty też źle wyglądasz. Co się dzieje? Chodzi o Vicenta. To przez niego mamy problemy. Ten kretyn zaczął domagać się swoich praw małżeńskich. To niemożliwe. Zwariował. Nie mogę im oddać pieniędzy. W co ty się plątałeś? Jak mam ci pomóc, skoro jestem bankrutem? Mógłbyś łatwo to załatwić. Rosja jest bogata. Nie chcę brać od niej pieniędzy. To twoja żona. Ma obowiązek ci pomóc.
Nie posunę się do tego. Potraktuj to jako pożyczkę. Chciała wyjść za innego. Zawiadomiłem cię o tym. Masz wobec mnie dług. Dlatego wróciłem. Odwdzięcz mi się. Poproś Rosję o pieniądze. Inaczej te zbiry zabiją mnie. Albo im zapłacę, albo zginę. Co oni tam robią? Nie wiem. I co? Mariciui czuje się dobrze? Tak. To czemu tak krzyczała? Był jakiś problem z narkozą w czasie operacji. Dostała dodatkową dawkę i źle to zniosła. Najważniejsze, że jej mózg nie ucierpiał.